od czasu tego przewinienia. Jest rzut karny dla Wisły Kraków, przypomnijmy, 53. minuta. Jakub Błaszczykowski ustawiony. Derbów Krakowa. Kuba Błaszczykowski, a broni oczywiście Michał Peskowicz. Potężne gwizdy. Kuba Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski. Strzał pewny w lewy róg bramki Michała Peskowicza i w tym momencie mam wrażenie, Wisła że jestem chyba jedyną osobą na trybunach, która cieszy się ze zdobytej bramki dla Wisły. Jakub Błaszczykowski, pewny strzał w lewy róg bramki Peskowicza. Ten rzucił się w drugą stronę i nie był w stanie obronić tego strzału. A więc Biała Gwiazda prowadzi od 53. minuty. Kuba Błaszczykowski podczas derbów rok temu także wpisał się na listę strzelców przy okazji meczu u siebie, wygranego 3-2. A więc Krakowia musi odrabiać straty na ten moment, pasy są blisko trzeciej porażki z rzędu, ale jeszcze do końca meczu ponad pół godziny. Czy będzie piłka w pole karne? Chyba tak. Od Macieja Sadloka. Sadlok, Heber, 2-0 dla Wisły! Wisła Kraków w tym momencie chyba rozstrzyga losy tego spotkania, a bramkę zdobywa rezerwowy Hebert. Odkąd szedł na boisko, mega pewne interwencje z tyłu. W tym momencie dał, możemy sobie powiedzieć, 3 punkty Wiśle Kraków. I znów mam wrażenie, że jestem jedną osobą cieszącą się. Ależ tutaj trzeba sobie powiedzieć, że po pierwsze Błaszczykowski ten rzut wolny wywalczyły, a potem fantastyczna centra Macieja Sadloka i strzał głową Heberta, który był niepilnowany w ogóle w polu karnym.